Utwór Enjoy the Silence początkowo został stworzony jako ballada, natomiast później doszło do przełomowego momentu przyspieszenia tej piosenki, co Andy Fletcher z ekscytacją wspominał tak. To jeden z najbardziej magicznych momentów, jaki kiedykolwiek przeżyłem z Depeche Mode. Byliśmy w PUK Studios w Danii i mieliśmy balladę o tytule Enjoy the Silence, którą zdecydowaliśmy się przyspieszyć. Wtedy Martin wziął gitarę i zagrał riff, a my wiedzieliśmy, że mamy potężny hit. No potężny hit to być może nawet zbyt mało powiedziane. Panowie mieli bowiem w swoich rękach utwór, który na samym początku lat 90. zdefiniował tak naprawdę całą tę dekadę i stał się jej swoistym hymnem. Głos oddajmy teraz Dave'owi Gahanowi. Pamiętam, że Gore siedział tam, grał na gitarze i stworzył ten riff, a potem ja zaśpiewałem piosenkę i wszyscy, włącznie ze mną, byli zaskoczeni, że zrobiłem to tak dobrze. Następnie grzebaliśmy przy tym przez tydzień. W końcu zatoczyliśmy pełne koło i skończyło się na tym, że pierwszą wersję uznaliśmy za znakomitą. Wszystko było na miejscu i wcale nie chodziło o to, że musieliśmy się bardzo starać. To po prostu stało się samo. I to jest chyba pewnego rodzaju taka, powiedziałbym, definicja powstania prawdziwego wielkiego hitu. To znaczy one często przychodzą do artystów same, nie wiadomo tak naprawdę skąd, często stworzone na poczekaniu i często niewiele brakuje, aby taki utwór nawet nie znalazł się na płycie albo trafił gdzieś tam do zakurzonej szuflady. Kiedy jednak panowie Enjoy the Silence przyspieszyli, a później zarejestrowali, no to byli przekonani, że mają ogromny hit i nie mylili się. Do tego kwestia zarejestrowania ostatecznej wersji za pierwszym podejściem. To również jest bardzo ciekawe. Depeche Mode, odcinek kolejny. Zapraszam bardzo serdecznie. Tym razem wejdziemy sobie w te lata 90., w ich początek, no i opowiemy sobie o takim, powiedziałbym, stanie, kiedy to Depeche Mode byli uważani za większych od samego Jezusa. Jeśli chcecie zobaczyć na kanale więcej odcinków o Depeche Mode, zostawcie tutaj oczywiście łapkę w górę. W komentarzu dajcie znać, który z wielkich hitów z tamtego czasu lubicie bardziej. Czy Enjoy the Silence, czy Personal Jesus? Sprawdźcie poprzednie nasze odcinki o Depeche Mode, jeśli jeszcze ich nie widzieliście. No i oczywiście subskrybujcie Pełną Kulturkę, żeby z odcinkami o Depeche Mode, ale też o wielu innych zespołach, być zawsze na bieżąco. Na początku lat 90. Depeche Mode na dobre przebili się w Stanach Zjednoczonych. To był po prostu przełom w historii zespołu, który zawsze marzył o tym, aby zaistnieć na rynku amerykańskim. Baczny obserwator ówczesnej sceny, Richard Blake z radia K-Rock, mówił o tym tak. To był dla nich przełom w Stanach. I to nie dlatego, że Depeche Mode się sprzedali, ale dlatego, że wszyscy inni to kupili. Zespół nie zmienił się. Oni zawsze ewoluowali. Słuchasz ich albumów i każdy jest o krok do przodu względem poprzedniego. Stany Zjednoczone stały się gotowe na Depeche Mode. Publika była gotowa na Policy of Truth i Enjoy the Silence. Naprawdę wspaniałe piosenki. Wiem, że rozpoczęliśmy odcinek od Enjoy the Silence, natomiast jeszcze wcześniej został stworzony i poszedł tak naprawdę w świat inny wielki hit Depeche Mode, czyli oczywiście Personal Jesus. On w zasadzie załapał się jeszcze na lata 80., bo wydano go 28 sierpnia roku 1989. Depeche Mode pracowali zarówno nad tym singlem, jak i kolejnymi, a także całą płytą w dobrze już znanym dla nich studiu PUK w Danii. Tworzyli tam również album Music for the Masses. Panowie z Depeche Mode wzięli się do roboty, no i czuli się generalnie dobrze, natomiast jak się okazuje, nie wszyscy. Swoje problemy miał Andy Fletcher, który ostatecznie musiał opuścić studio i wrócić do Anglii, do prywatnego szpitala w Roehampton w Londynie, aby tam poukładać pewne sprawy w swojej głowie. Początkowo koledzy z zespołu śmiali się z Andy'ego, bo zdawało im się, że jego zachowania są, powiedziałbym, przerysowane. Zresztą opowiadał o tym Martin Gore. Problemy Andy'ego namnożyły się z wielu powodów, a niektóre z nich nie trudno odgadnąć. Sytuacja była absolutnie beznadziejna, nie miało znaczenia, co mu mówiliśmy. Andy siedział w studiu i jęczał ze zbolałą miną, a potem wstawał i szedł w stronę drzwi, powłócząc nogami jak starzec. Pewnego dnia, kiedy wyszedł, reszta z nas spojrzała na siebie i wybuchnęła śmiechem, ponieważ wyglądało to tak, jakby udawał. Myśleliśmy, że się wygłupia, ale wcale tak nie było. No nie było tak, sprawa okazała się poważna i Andy musiał opuścić swoich kolegów na jakiś czas. Alan Wilder dodawał tutaj od siebie. Wysłaliśmy go do domu, radziliśmy mu iść do lekarza. Przyznaję również, że to w pewnym sensie jednak odciążyło sam zespół, dzięki czemu panowie mogli w pełni sfokusować się na pracę w studiu. To w pewnym stopniu nam pomogło, bo w gruncie rzeczy bardzo nas rozpraszał. Swoją perspektywę na te wydarzenia rzucał również Dave Gahan. To zdecydowanie miało wpływ na zespół, ale nie muzycznie czy artystycznie. Andy był pierwszym, który mógłby to przyznać. Na pewno wszyscy się o niego martwiliśmy. Wydaje mi się, że minęło mnóstwo czasu, zanim znów poczuł się dobrze.
Graham podkreślał, że Andy Fletcher, będący co prawda oficjalnie członkiem Depeche Mode aż do swojego odejścia z tego świata w 2022 roku, no pełnił już wtedy bardziej rolę menedżera czy też gościa od finansów w zespole, aniżeli tak naprawdę muzyka w dosłownym tego słowa znaczeniu. Przyjęcie Alana do zespołu wiązało się z wieloma sprawami, na przykład z aranżacją. Udział Fletchera w grupie również jest duży, jednak w innych dziedzinach. Angażuje się w sprawy, które nudzą resztę z nas. Ogólnie rzecz biorąc, chodzi o rozmaite formalności, w tym o zagadnienia organizacyjne i finansowe. Później, kiedy Andy Fletcher poukładał już te swoje sprawy zdrowotne, sam zabrał głos w tej sprawie, no i uplastyczniał, jak to wtedy w zasadzie wyglądało, a mówił o tym na łamach Record Mirror. Brak menedżera pomaga, ponieważ musisz nauczyć się sam zajmować interesami. Mamy nad tym kontrolę, bo ja czuwam nad tymi sprawami. Nie ma nacisku na Martina, gdy pisze, ani na Alana, kiedy składa muzykę w całość, ani też na Dave'a. Prawda jest taka, że to ja żyję w ciągłym stresie. Zarządzanie sprawami zespołu to coś, co mnie ciekawi? Studiowałem wszak ekonomię. Moim zdaniem nowoczesny zespół musi interesować się tą stroną swojej działalności. Ale wracamy już do spraw czysto muzycznych. Powstające w PUK Studios utwory miksował François Kevorkian, w zasadzie równocześnie, gdy zespół rejestrował kolejne numery, kolejne utwory piętro wyżej. Co ciekawe, Dave Gahan w lata 90. wszedł z debiutem, powiedziałbym, jako instrumentalista w Depeche Mode. Alan Wilder wyjaśniał to tak. Dave gra na gitarze w bardzo specyficzny sposób, ma swoją własną wyjątkową technikę. Wykorzystaliśmy parę jego wstawek w jednym z fragmentów płyty między Enjoy the Silence i Policy of Truth. Panowie pracowali nad utworami również w studiu The Church w Londynie. Alan Wilder twierdzi, że podczas pracy w The Church właśnie nie obowiązywały żadne sztywne zasady, a panowie tworząc nową muzykę raczej sobie, powiedziałbym, płynęli. Utwory czasem zmieniały swój kształt bardziej na przestrzeni dni czy tygodni, innym razem praktycznie w ogóle. Alan Wilder mówi, czasami piosenki zmieniały się radykalnie w stosunku do wersji demo, a czasami były do niej podobne. Martin nie lubił tłumaczyć nikomu znaczenia swoich piosenek, a reszta zespołu, wiedząc o tym, rzadko pytała go, o czym są. Jest dla mnie jasne, że wieloznaczność jego tekstów i wywrotowy charakter niektórych z nich sprawia, że są interesujące. Andy Fletcher podbijał ten temat. Martin nigdy nie wyjaśnia swoich tekstów. W przeszłości, kiedy robiliśmy klipy z fabułą, takie jak See You, był wściekły, bo interpretowano w nich jego teksty zbyt dosłownie. Słyszałem około 10 różnych interpretacji Personal Jesus i to jest to, co Martin naprawdę lubi. Ważne jest, że kawałek traktuje o tematach ogólnych. Andy mówi dalej na temat Personal Jesus. Tekst jest bardzo dwuznaczny, więc choć mógłby uchodzić za kontrowersyjny, nie jest tak odbierany. Większość ludzi myślała, że jest to prochrześcijański hymn, ale nie takie było nasze zamierzenie. Jeśli wydajesz utwór ze słowem Jesus w tytule, powinieneś spodziewać się kłopotów. A teraz sam zainteresowany Martin Gore. Religia mnie fascynuje i jest jednym z tych tematów, które często pojawiają się w moich piosenkach. Jest to dla mnie nieodłączny element wszystkiego, od odczuwania muzyki do podejmowania różnej tematyki w tekstach. Ciekawe było tutaj podejście do kwestii marketingowych związanych z promocją singla, bo podobno wytwórnia nie nastawiała się na ogromny sukces tegoż właśnie utworu, tegoż właśnie singla, ze względu właśnie na kontrowersje, jakie wywoła on rzekomo wśród wierzących. Nastawiali się, że będzie szum, będzie głośno, będzie mówiono o tym w mediach, natomiast do top 10 singiel raczej nie wejdzie. Nie mylili się. Personal Jesus w Wielkiej Brytanii wszedł na miejsce 13, ale za to w Stanach Zjednoczonych wpadło wysokie jak na Depeche Mode w tamtym czasie miejsce 28. Wcześniej wyżej byli jedynie za sprawą singla People Are People. Wtedy było miejsce bardzo wysokie, miejsce 13. Natomiast finalnie po latach Personal Jesus możemy pewnie określić jako ten przebój numer 2 albo 3 w całej dyskografii Depeche Mode. Na pewno za Enjoy the Silence, ale nie do końca wiadomo czy przed, czy za Just Can't Get Enough. Personal Jesus zdobył złoto zarówno w USA, jak i w Wielkiej Brytanii. Natomiast zapomniałem powiedzieć o tych zabiegach marketingowych związanych z promocją singla. Mianowicie wydawnictwu towarzyszy była następująca reklama, która mówiła tak. Zadzwoń pod ten numer do swojego osobistego Jezusa. Dzwoniło się na podany numer, a w słuchawce można było usłyszeć próbkę nowego singla Depeche Mode. Opłata za minutę połączenia była podobno zawrotna. Co ciekawe, wiele czasopism reklamujących na swoich łamach wątpliwe obyczajowo produkty czy inne rzeczy odmówiło promocji tegoż właśnie singla Depeche Mode. Singiel odniósł sukces, mimo że tak naprawdę przynajmniej na samym początku był ignorowany przez mainstreamowe media czy stacje radiowe. Dave Gahan mówił o tym tak. Zanim ten kawałek zaczął być grany przez duże stacje radiowe, sprzedało się 500 000 kopii. Single wzmacniał swoją pozycję w klubach przez 5 miesięcy, a radio go ignorowało. Oni po prostu go nie rozumieli.
To teraz przeskoczmy sobie do Enjoy the Silence, który początkowo miał być balladą. Daniel Miller opowiadał. Historia powstania Enjoy the Silence jest dość interesująca. Zaczynał się jak ballada i Alan Wilder wpadł na pomysł, aby przyspieszyć tempo i uwypuklić warstwę rytmiczną. Zrobił to i wyszło naprawdę dobrze. Następnie Martin dodał gitarowy riff. No to głos oddajmy Alanowi Wilderowi. Poprosiliśmy Martina, aby dostarczył wersję demo w najbardziej surowej formie, a Enjoy the Silence takie właśnie było. Stwierdziłem, że świetnie nadaje się na swego rodzaju utwór taneczny o przyspieszonym tempie. Poczułem, że podejście do tego kawałka jak do zwykłej ballady byłoby karygodnym zlekceważeniem jego potencjału komercyjnego. To była wspaniała melodia, wręcz prosząca się o potraktowanie jej tak, jak ostatecznie została potraktowana. Reszta zespołu miała chyba trochę wątpliwości, ale po chwili powiedzieli: no cóż, może ty i Flood zróbcie coś, co uważacie za stosowne, a my sobie pójdziemy i wrócimy, kiedy będziecie gotowi. I tak właśnie zrobiliśmy z kilkoma utworami. Flood i ja pracowaliśmy nad akompaniamentem, a potem prosiliśmy Martina o zagranie gitarowego riffu. Kiedy utwór został złożony, do wszystkich chyba dotarło, nawet do Martina, który jest nader niechętny szybkim tempom, że mamy w rękach murowany przebój. Samo nagranie singla poszło więc tak naprawdę łatwo, szybko i przyjemnie. Zabawa zaczęła się jednak przy miksie. Alan Wilder opowiadał, że mix Enjoy the Silence rozpoczął się z wcześniej przeze mnie wspomnianym François Kevorkianem. Ale co stało się później? Miksowaliśmy tę płytkę z François. Osobiście uważałem, że nie ma zbyt wiele wad w naszym miksie, jednak Daniel Miller miał na jego punkcie bzika i stanowczo uważał, że może być lepszy. Pozwoliliśmy mu spróbować i po dwóch czy trzech próbach, co można wyczytać we wkładce, zdecydował, że jego miks nadaje się na wersję 7-calową. Gdyby tego nie przeforsował, zapewne radośnie zdecydowalibyśmy się na pierwotną wersję. Zabawne jest to, że nasz najpopularniejszy singiel był jednym z najbardziej płaskich, nudno brzmiących miksów. Zawierał bęben, który brzmi jak kleisty pudding o smaku toffee. Alan Wilder więc trochę w swoim stylu doszukiwał się takiego, powiedziałbym, drugiego dna, analizował i tak dalej. Natomiast Andy Fletcher był do tej sprawy nastawiony bardzo pozytywnie. Enjoy the Silence to najprawdopodobniej nasza najbardziej komercyjna piosenka od dłuższego czasu. Ma dobrą melodię i chaosowy rytm, jednak wciąż brzmi mrocznie w porównaniu ze skoczną muzyką taneczną. Być może w pewien sposób żyjemy w naszym własnym małym świecie. Nie chcemy być wywrotowi, ale jeśli już się tak zdarza, to jest to bardzo naturalne. Tu akurat racja i pełna zgoda. Depeche Mode zawsze żyli w takim swoim, powiedziałbym, małym własnym świecie. Nigdy nie dało się ich z łatwością zamknąć w jednej szufladce, no i nie podążali właściwie za żadnymi trendami, tylko bardziej je wyznaczali. Enjoy the Silence zostało od razu tak naprawdę przez media docenione, ponieważ na wejściu otrzymało tytuł singla tygodnia od pisma NME. Gościnny recenzent na łamach pisma, John Marsh z kapeli The Beloved, pisał od siebie tak. Zawsze byłem łasy na dobre piosenki New Order, więc pomyślałem, że Enjoy the Silence jest genialne. Zaczyna się trochę niepewnie, ale z większością utworów Depeche Mode jest tak, że nie podobają mi się, dopóki nie przysłucham ich jakieś 6 razy. Pomyślałem, że to najlepsze, co zrobili od długiego czasu i na pewno dobrze zainwestowałem moje ciężko zarobione pieniądze. Podoba mi się też ich zimne, europejskie brzmienie. No ale żeby nie było zbyt słodko i żebyśmy się w tej słodkości tutaj nie rozpłynęli, swoje 3 grosze dorzucał w tym temacie też Simon Reynolds z pisma Melody Maker. Depeche skrupulatnie trzymają rękę na pulsie współczesności. Churalne syntezatory wskazują na New Age, a gitary na New Order. Jednak ponure i poważne vibrato w gardle wokalisty sprawia, że to wszystko brzmi niemodnie. Enjoy the Silence zdobył 6. miejsce w Wielkiej Brytanii, a także rekordowe 8. w USA. W Wielkiej Brytanii pokrył się platyną, a w Stanach złotem. Single zdobył także prestiżowe wyróżnienie na gali Brits. Otrzymał tam tytuł singla roku. Nagrodę przyznawali poprzez głosowanie słuchacza BBC Radio 1. Zespół zbojkotował uroczystość wręczenia nagród i tej konkretnej nagrody dla nich, o czym Alan Wilder mówił później tak. Wszyscy mieliśmy podobne podejście, jeśli chodzi o imprezy związane z przemysłem muzycznym. Woleliśmy to zostawić Stingowi i Eltonowi. Do singla Enjoy the Silence powstał oczywiście ikoniczny teledysk nakręcony przez Antona Corbina. Jak na niego nietypowo? W kolorze. Dave Gahan nie ma tutaj wątpliwości. Enjoy the Silence to Anton w najlepszym wydaniu. Andy Fletcher wspomina natomiast, jak wyglądało nagrywanie teledysku dla reszty zespołu poza Dave'em Gahanem. Przyszliśmy do studia, a Anton powiedział, to zajmie tylko chwilę. My na to, dobra, pewnie zajmie cały dzień. A po pół godziny usłyszeliśmy, dobrze, możecie wracać do domu. Pomyśleliśmy, wspaniale. Później biedny Dave spędził 6 dni zdjęciowych na mrozie. No to posłuchajmy, co ma do powiedzenia właśnie główna gwiazda tego wideoklipu, czyli oczywiście Dave Gahan. Spędziliśmy przy tym klipie około tygodnia. Była to dość ciężka praca, ale też wspaniała zabawa. Przebrano mnie za króla, miałem koronę i całą resztę. Pojechaliśmy do Portugalii, do Szkocji i w Alpy Francuskie. W
Właściwie byłem tam tylko ja i Anton oraz producent Richard Bell. To był właściwy kolor i właściwy obraz do muzyki. Anton owocnie współpracował z Bono i U2, a ja zawsze czułem się z nim komfortowo. On zawsze powtarza, i odbieram to jako komplement, że jestem najlepszym aktorem, z jakim kiedykolwiek pracował. Nie wiem, z iloma aktorami pracował, ale nie chcę, żeby Bono był zazdrosny. W tym teledysku są fragmenty, w których ja to nie ja. Pod koniec filmowania miałem wszystkiego dość. Chciałem po prostu wrócić do hotelu. A Anton chciał jeszcze nakręcić ujęcie, w którym widać mnie z oddali, naprawdę z dużej odległości. To była piękna scena. Mnóstwo śniegu i ja taki malutki. Dałem Richardowi swój płaszcz, koronę i powiedziałem, ty to kurwa zrób. Wsiadłem do helikoptera, poleciałem na dół i napiłem się gorącej czekolady w hotelu. Jeśli odcinków o Depeche Mode chcecie u nas więcej, koniecznie zostawcie tutaj łapkę w górę. W komentarzu dajcie znać, który z wielkich hitów z tamtej epoki lubicie bardziej, czy Personal Jesus, czy Enjoy the Silence. Sprawdźcie nasze poprzednie odcinki o Depeche Mode, jeżeli jeszcze ich nie widzieliście, a trochę ich na kanale mamy. No i oczywiście subskrybujcie Panną Kulturkę, żeby z kolejnymi odcinkami o Depeche Mode, ale też o innych zespołach być zawsze na bieżąco.